O, cześć! Właśnie ciebie szukam. Nie mam teraz czasu. Nie widzisz? Jestem w pracy. Spokojnie. Co ty taka nerwowa? Ja tylko przyszłam cię o coś zapytać. Nieraz tu przejeżdżałam i widziałam, że ćwiczysz crossa. Myślę, że jesteś w tym dobra. Tak, mam konia. Trenuję na nim. Co ci do tego? Wiesz, czy udzielibyś mi lekcji? Właściwie to mi i mojej koleżance. Oczywiście nie za darmo. A ile tych jazd? W ciągu najbliższych 5 dni. Ile czasu, to nie wiem. Aż będzie najlepsze. Startujemy niedługo w zawodach. I co? Chcecie w 5 dni przygotować się do zawodów? Powodzenia, ale nie ze mną. No proszę, bardzo mi zależy. Umiem już dużo, chcę się tylko podszkolić. Nieraz skakałam z Donatem, mamy już spore doświadczenie w skokach. Chcę tylko dopracować to i owo. Chcesz jeździć na tym małym kurduplu? Nie ma szans. Przeszkody są 2 razy większe od niego. Nie, spokojnie. Tylko tu na nim przyjechałam. Krosa będę jechać na koniu mojej mamy. Do trenie. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Super. Dziękuję, że się zgodziłaś. Będę tu czekać jutro. O 6 rano. Cześć Lena, jesteś już gotowa? Cześć Klara, tak, możemy już ruszać. One chyba biorą udział w tych zawodach, co ja. I to chyba w obu. Nie mogę im dać wygrać. Te zawody to dla mnie przepustka do lepszego życia. Pomogę im się podszkolić. Trochę zarobią. Ale to ja wygram zawody. I jak? Rudzielec gotowy? Oczywiście! Jak go siodłałam, to miałam wrażenie, że też odczuwa lekki stres przed tymi zawodami. Haha, być może. Chyba już pora na nas. Lecę na rozprężalnię. Powodzenia! Drugie miejsce należy do Katarzyny Dolnero i Białego Orła. A pierwsze miejsce zajmuje Janet Drolif na Salamandrze. Gratulacje! Mamy 5. miejsce, Rudzielec. Nie najgorzej, ale mogło być lepiej. We'll be right back.
pora ogłosić wyniki. Trzecie miejsce zajmuje Arabella Sinter i Majo. Drugie miejsce zajmuje Clara Dornam i Pistacja. I uwaga, pierwsze miejsce zajmuje Jenny Drolik i Neuron. Woohoo! Chwila, kojarzę skądś tą dziewczynę. No tak, to ta, co nas uczyła Krosa. Wiesz co, po tych zawodach zaczęłam mieć ambiwalentne uczucia. Bo wiesz, te lekcje Krosu... No nie wiem, tyle na nie wydałyśmy. Myślałam, że będą super. Ta dziewczyna, zresztą nawet nie wiem jak ona się nazywa. Znam ją tylko jak raz zgubiłam się w lesie. Wiesz, opowiadałam ci. No i właśnie tak zaczęłam się zastanawiać, czy to nie był błąd, bo naprawdę dużo jej zapłaciłyśmy. Ona nawet nam nie powiedziała, że bierze w tych samych zawodach co ja. I tak zaczęłam się zastanawiać, czy kurczę, może ona, wiesz, tak zaczęła nas oszukiwać. Najlepsze taktyki zostawiła dla siebie, bo wiedziała, że bierzemy udział w tych samych zawodach co ona. No i chciała wygrać. Nie sądzisz, że to takie dziwne? Czuję się trochę oszukana. No wiesz, z tego co zauważyłam, ona mało mówi. Po prostu nam nie powiedziała. No nie wiem, mimo wszystko mogłaby nam powiedzieć coś. Zresztą my jej nie znamy, też kurczę, ja nas stopiłam, bo myślałam, że to będzie dobra osoba, szczera. Ona była tak naprawdę taka sztywna w tych zajęciach. No dużo złotych nam rad nie dała. No a koniec końców wygrała. No nie wiem, chyba przesadzasz.